Okiem służb specjalnych, czyli podcast dla chcących zrozumieć świat mniej lub bardziej tajnych służb. Zaprasza Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć! Wojna wiedzy. Serdecznie witam Cię w tym odcinku podcastu. Ponieważ po ostatnim miałem tak wiele pozytywnego odzewu ze strony odbiorców, jak również próśb, by kontynuować temat współczesnego prywatnego wywiadu w biznesie, to nie pozostało mi nic innego, jak tylko nagrać coś na ten temat. I mam wobec tego kolejną bombę informacyjną dla Ciebie. W tym odcinku opowiem o... danych, informacjach, wiedzy i poznaniu. Francuskim indygo i brytyjskim Economist. Biznesowej wojnie informacyjnej z koncernem Perrier oraz szwedzkiej drodze wywiadu konkurencyjnego. Zapowiada się ekscytująco? Jasne, że tak. Zaczynamy! Artykuł. Wpadł mi kiedyś w ręce artykuł autorstwa Philippa Baumard pod tytułem Od wojny informacyjnej do wojny wiedzy. Przygotowanie do zmiany paradygmatu. Zrobiłem sobie wówczas z niego notatki i dzisiaj posłużę się nimi. Ten tekst został opublikowany w USA najprawdopodobniej w 1996 roku, w 1996 roku, ale nie pomnę gdzie. Tyle wynika bowiem z zapisku na marginesie moich notatek. Zanim przejdę do interesujących przemyśleń, choć ciężko mi teraz stwierdzić, czy autora, czy może moich na podstawie tego, co twórca artykułu napisał, a na pewno ciekawych, to zatrzymam się na samym tytule. Zwróć proszę uwagę, że już w latach 90. zajmowano się poważnie tematyką wojny informacyjnej. Zwykle jednak na Zachodzie traktowano ją synonimicznie z wojną psychologiczną. A jednak dzisiaj okazuje się, że ma ona więcej wspólnego z wojną propagandową i rozwinęła się w tym właśnie kierunku. Wówczas jednak zastanawiano się, czy wojna informacyjna przekształci się w wojnę wiedzy. Dziś wiemy, że nie. Wojna informacyjna prowadzi do zmian w postrzeganiu, w percepcji, za pomocą narzędzi wpływających na emocje. Wiedza ma to do siebie, że trzeba działać rzeczowo na rozum. A emocje i rozum bardzo się ostatnimi czasy rozchodzą na całym świecie zresztą. Także do wojny wiedzy nie dojdzie, moim zdaniem, bez szans. Choć wiedza będzie wykorzystywana do prowadzenia wojny informacyjnej. To pierwszy istotny i chyba banalny wniosek dzisiaj. I przejdę do przemyśleń. Intel Corporation to największy na świecie producent układów scalonych oraz twórca mikroprocesorów, które znajdują się w większości komputerów osobistych. A firmy odnoszące sukcesy, takie właśnie jak Intel, utrzymują. I teraz przeczytam to, co było albo w tym artykule, albo to są moje notatki gdzieś na marginesie tego artykułu. Firmy takie jak Intel utrzymują innowacyjne środowisko, dążą do ciągłej poprawy wydajności, preferują orientację na klienta, na przykład poprzez partnerstwa z klientami i dostawcami, zwiększają orientację na wyniki oraz kładą nacisk na szybkość tworzenia, obrony i rozwoju łańcuchów wartości ich strategicznego ukierunkowania. I teraz proponuję Ci, abyś wysłuchał tego zdania raz jeszcze, bo jeśli o mnie chodzi, to przygniotło mnie ono swą treścią, dlatego rozbierzemy je na elementy. Firmy odnoszące sukcesy utrzymują środowisko innowacyjne, dążą do ciągłej poprawy wydajności. Jak na razie pełny przepis na sukces, ale co dalej? Otóż preferują orientację na klienta.
zwiększają orientację na wyniki i kładą nacisk na swoje łańcuchy wartości. Okej, skoro są bardziej skoncentrowane na kliencie, to od razu oznacza to, że stosują marketingową koncepcję wywiadu, czyli wywiadowcze badanie rynku. Jeśli nie wiesz, o co chodzi, to marketingowe ustalenia wywiadowcze prowadzone są na poziomie operacyjnym, wywiad marketingowy na taktycznym, a wywiad rynkowy ma miejsce na strategicznym poziomie zarządzania biznesem. Dokładnie taką firmą jest na przykład Indigo, która dostarcza swoim klientom informacje wywiadowcze. Indigo. Po tym odkryciu owa firma stała się dla mnie bardzo interesująca, gdyż na użytek zarządzania strategicznego stosuje, jak już stwierdziłem przed chwilą, marketingową koncepcję wywiadu. Ale z uwagi na treści jej działalności, czyli na produkowany i sprzedawany przez nią towar, prowadzi ona działalność wywiadowczą na poziomie operacyjnym i konkurencyjnym. Bez analityki nie da bowiem rady z taką działalnością. Dla mnie to jest świetny przykład dla firmy. Wywiadowcze badanie rynku wewnątrz oraz wywiad konkurencyjny na zewnątrz. Chapeau bas, czyli kapelusz z głowy. Pełen szacunek. Przejdę wobec tego do omówienia tej interesującej firmy działającej w branży wywiadu prywatnego. I okazuje się, że nie jest to żadna wywiadownia gospodarcza. To firma z branży wydawniczej. Indigo Publication Sarles, czyli spółka z o.o., z siedzibą w Paryżu, to niezależna francuska grupa prasowa, która publikuje w dwóch językach, francuskim i angielskim, publikacje cyfrowe przeznaczone dla wymagającej i międzynarodowej publiczności. Mają one na celu dostarczenie ekskluzywnych informacji, które rozszyfrują sieci władzy politycznej i ekonomicznej istotne dla prowadzonego przez klienta biznesu. Indigo założono w 1981 roku, a pracował w niej niewielki zespół dziennikarzy śledczych. Ich działania zostały jednak ukierunkowane na wiadomości gospodarcze. Pierwszą ich regularną publikacją był Biuletyn Oceanu Indyjskiego, skoncentrowany na interesach biznesowych Afryki Wschodniej i Południowej oraz państw Oceanu Indyjskiego. Z biegiem lat doszły inne tytuły, w tym Biuletyn Ekonomiczny dla Afryki Francuskojęzycznej, La Lettre du Continent, i jego angielski odpowiednik Biuletyn Afryki Zachodniej. Do tego gazeta północnoafrykańska Maghreb Confidential oraz bardziej wyspecjalizowane publikacje biznesowe, takie jak Africa Mining Intelligence oraz Intelligence Online. W 2007 roku Indigo nabyło La Lettre A, biuletyn założony w 1978 roku, specjalizujący się w wiadomościach i analizach polityki oraz biznesu we Francji. A dzisiaj cały biznes wywiadowczy prowadzony jest w sieci. Indigo ma jeden portal internetowy, a w nim trzy potężne bazy, części, wciąż aktualizowanych informacji dotyczących sieci władzy i wpływów w Afryce, Africa Intelligence, działań wywiadu państwowego i prywatnego o skali międzynarodowej, Intelligence Online, oraz życia politycznego, gospodarczego i medialnego we Francji, La Lettre A. W ramach powyższych dodatkowo wydawanych jest regularnie 16 specjalistycznych biuletynów. Wyjaśnię Ci może, czym zajmuje się konkretnie Intelligence Online. Otóż raportuje i analizuje tajną dyplomację, równoległe operacje i konflikty na całym świecie, koncentrując się na roli rządowych agencji wywiadowczych, korporacyjnych firm wywiadowczych oraz grup lobbystycznych. Zajmuje się także kwestiami prania pieniędzy, niestabilności politycznej, terroryzmem, szpiegostwem i przestępczością zorganizowaną w Ameryce Północnej, Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji. Nie muszę chyba dodawać, że za informacje trzeba płacić w formie prenumeraty lub poprzez zakup konkretnego artykułu. Czy to się firmie opłaca? Oczywiście. Ostatnie wyniki finansowe dotyczą roku 2020, te publicznie ujawnione,
Wówczas firma zanotowała swój 18 rok z rzędu, wzrost i pozytywne zyski finansowe. Zapowiedziano, iż wzrost nastąpił również w 2021 roku, ale to będzie można zobaczyć dopiero za jakiś czas. Przychody za rok 2020 ponad 5 milionów 700 tysięcy euro, koszty ponad 4,5 miliona euro. A wszystko to wypracowało 50 zatrudnionych osób, z czego 31 w redakcjach i 19 w tak zwanych funkcjach pomocniczych – sprzedaż, marketing, IT, zarządzanie. Taki był przynajmniej stan na dzień 31 grudnia 2020 roku. Tyle, że do tej liczby należy jeszcze doliczyć researcherów terenowych, pracujących jako freelancerzy w liczbie około 100 na całym świecie. To wiemy już, czym jest ta niesamowita firma o nazwie Intel Publication, spółka z o.o. Możemy więc przejść do rozważań z lat 90. dotyczących tego, czy InfoWar zmieni się w K-Warfare, czyli Knowledge Warfare, w wojnę wiedzy. Okazało się bowiem, że gdy Intel musiał zmierzyć się z działaniami wojny informacyjnej, to firma nie zapobiegła i nie przewidziała destabilizacji informacyjnej na wielką skalę. Na szczęście dzisiaj radzi sobie z tym znacznie lepiej, co potwierdzają jej wyniki finansowe. Economist. Dopóki nie pojawiła się cyberprzestrzeń i ogólnoświatowa sieć internetowa, władza była scentralizowana i potrzebowała scentralizowanego wywiadu. Świat zorganizowany był w bloki i potrzebował informacji podzielonych na takie poszczególne przegródki, na poszczególne bloki. A ponieważ systemy gospodarcze i społeczne były hierarchiczne, to też hierarchiczne informacje miały wówczas sens. Ale dzisiaj króluje sieć. W takim świecie życie gospodarcze i społeczne postrzegane jest jako system. Wartości są skategoryzowane, a systemy gospodarczo modelowane. To nie koniec. Struktury społeczne są typologiami, a ideologie są wymyślane. I wszystkie te systemy to taki jeden wielki system naczyń połączonych. I w takim świecie władzą jest informacja, a jej strukturą, strukturą władzy, są informacje usystematyzowane. I znana ci firma Indigo to nic innego jak taka wydajna rafineria wiedzy, czyli firma celowo zaprojektowana z myślą o wydajności generowania swojej wiedzy. A biorąc pod uwagę owych 100 freelancerów, to można wskazać, iż faworyzuje ona human, czyli osobowe źródła danych. Stawia więc na formalne i nieformalne sieci osobowe, kontakty. Cała zaś organizacja skupia się na identyfikowaniu, wyszukiwaniu sensu, a nie jedynie na zbieraniu informacji. Intensywność i głębia socjalizacji wewnętrznych, a także zewnętrznych, jest podstawową przewagą konkurencyjną tej właśnie firmy. Ogólna wydajność pod względem wzrostu i zwrotu z inwestycji jest dwukrotnie wyższa niż w podobnych organizacjach, takich jak na przykład The Economist Intelligence Unit, czyli dział badań i analiz należących The Economist Group. Formalna nazwa to The Economist Newspaper Limited. To firma medialna z siedzibą w Londynie. Wydaje znaną gazetę The Economist, jest to międzynarodowy biznes i sprawy, oraz jej siostrzany magazyn lifestyle'owy noszący nazwę 1843. To jest już dziennikarstwo narracyjne, opowiadania i artykuły skoncentrowane na ludziach oraz na sprawach obyczajowych. Aha, ta nazwa pochodzi od roku założenia gazety The Economist. The Economist Group posiada biura na całym świecie. Poza wymienionymi już markami gazet, grupa posiada inne marki, takie jak The Economist Online, Economist Conferences, Economist Corporate Network, The World In, CQ Roll Call, skierowany do decydentów na amerykańskim kapitolu, Eurofinance, to firma zajmująca się zarządzaniem finansami, a także Agencja Mediów Cyfrowych, TVC, oraz właśnie Economist Intelligence Unit, EIU, po polsku EU. Główne działania grupy koncentrują się na powyższych mediach, jednocześnie w formie drukowanej oraz cyfrowej,
a także na organizacji specjalistycznych konferencji i prowadzeniu, jak oni sami określają, wywiadu rynkowego. Wobec tego sprawdzam i dowiaduję się, że jednak nie do końca chodzi o wywiad rynkowy, a raczej o wywiad o rynkach. Czyli jest to klasyczny wywiad konkurencyjny, gdyż chodzi o monitorowanie, gromadzenie, analizowanie i udostępnianie informacji o konkurentach i kontrahentach oraz dających wgląd w trendy rynkowe i wartości, a także preferencje konkurencji oraz klientów. Przychody? Rok w rok przekraczają 300 milionów funtów. Znaczy, że się opłaca. Jest to bowiem biznes skoncentrowany przede wszystkim na kliencie, realizujący marketingową koncepcję wywiadu wewnątrz organizacji oraz wywiadu konkurencyjnego na zewnątrz. I jest to grupa wydawnicza. Mamy więc angielski odpowiednik Indigo, przynajmniej w odniesieniu do Economist Intelligence Unit. Świadczy ona usługi prognozowania i doradztwa poprzez badania i analizy, takie jak miesięczne raporty krajowe, pięcioletnie prognozy gospodarcze dla krajów, raporty dotyczące ryzyka kraju, raporty branżowe itd. EIU dostarcza analizy krajów, przemysłu i zarządzania na całym świecie i ma kilka biur, w tym dwa w Chinach i jedno w Hongkongu, choć dzisiaj to też już są Chiny kontynentalne. I taka ciekawostka. W listopadzie 2015 roku Economist Intelligence Unit uruchomił Market Explorer we współpracy z Canbac. Jest to narzędzie online zaprojektowane do skanowania rynków w różnych krajach i miastach na całym świecie w celu znajdowania najlepszych lokalizacji dla konkretnego produktu lub usługi. Wiedza. Dana to nie informacja, a informacja to nie wiedza. Dziś to już jest niemal banał, a jednak często nierozumiany banał. Pierwsze użycie komputerów na polu bitwy miało miejsce w Wietnamie. UNIVAC 1005, który 25. Dywizja Piechoty zainstalowała w 1966 roku w Cuxi, zapełniał całą furgonetkę. Spływały doń obrazy wroga i terenu z kamer konwencjonalnych oraz z urządzeń wzmacniających światło, a także z radarów urządzeń na podczerwień. Do tego doszły czujniki i rozpoznanie na dużych wysokościach, które skanowały 1000 mil kwadratowych na godzinę, zapewniając dowódcom nieznany w dotychczasowej historii ogląd pola walki. A tymczasem ludność wietnamska kopała podziemne tunele. I to, czego Amerykanom dramatycznie wręcz zabrakło, to nie informacja, gdyż tej armia amerykańska miała pod dostatkiem. Zabrakło wiedzy, a szczególnie tej formy wiedzy, którą nazywamy poznaniem. Fizycznie wszystko było uporządkowane, jednak zrozumienie różnic pomiędzy wiedzą a poznaniem jest niezbędne dla pomyślnego wejścia w ten dla wielu nowy paradygmat. Bo powiem dziś kolejny banał, ale współcześnie wymaga się od każdej niemal organizacji korzystania z coraz większej ilości wiedzy, co wymusza na tychże organizacjach przetwarzanie coraz większej ilości informacji pochodzących z danych. Greccy filozofowie zwykli klasyfikować ludzką wiedzę na trzy zbiory. Techne, czyli techniczne know-how, episteme, czyli abstrakcyjne uogólnienie wywodzące się z wiedzy oraz phronesis, czyli mądrość praktyki społecznej, rozumiana jako zdolność wyprowadzania wiedzy ze społecznego uczenia się. Prozaiczny pogląd jest taki, że odpowiednia wiedza pochodzi z wyraźnej analizy sytuacyjnej i jest to wiedza obiektywna. W ten sposób pozostawiamy gorsze formy wiedzy i poznania, na przykład wiedzę domniemaną, na pozycji bardzo nisko ocenianej. Zaś siła obiektywizacji, która odrzuca niewiarygodne informacje i źródła zgodnie z zasadami ustalania prawdy, napędza generowanie wiedzy. I doktryny wojny informacyjnej domyślnie oparte są na takim tendencyjnym założeniu, że poszukiwanie prawdy na dużą skalę jest lepsze niż głębia i zróżnicowanie trybów poznawania. Opierają się one na przekonaniu, że proces popadania w trudności organizacji i narodu jest w istocie jednym z procesów degradacji i rosnącej nieprzydatności ich bazy wiedzy.
Jednocześnie twórcy takich doktryn są niezdolni do zdefiniowania takiej bazy wiedzy, to jest do jej opisania i zakwalifikowania. Dlaczego? A to dlatego, że realnie baza wiedzy jest koncepcją statyczną. Zakłada bowiem, że wiedza może być systematycznie przedstawiana w formie reprezentacji, a pomija wszelkie formy wiedzy ukrytej w ogóle, a w szczególności zbiorową wiedzę milczącą. W takim podejściu wiedza jest postrzegana jako towar. Mówi się w kategoriach ilości i zapasów. I w tej tendencyjnej koncepcji wiedzy zwykle rozróżnia się reprezentacje krótkoterminowe lub proceduralne, które można natychmiast zastosować po jednej stronie, oraz reprezentacje długoterminowe lub też strukturalne, których dostęp i rozwój wymaga kilku praktyk. Ale realnie liczą się umiejętności interpretacyjne i sensotwórcze, a nie utopia wszechobecności wiedzy postrzeganej jako towar. I jedynym sensownym podejściem jest koncentracja na pogłębianiu poznania, a nie na gromadzeniu wiedzy. Boleśnie przekonała się o tym amerykańska wspólnota wywiadowcza 11 września 2001 roku. Czyli należy skupić się na poprawie wiedzy zamiast na wiedzy jako towarze. Mam nadzieję, że rozumiesz już, że zarządzanie należy projektować i rozumieć przede wszystkim jako proces generowania wiedzy. A smutna prawda jest taka, że większość organizacji nie nadaje się do zarządzania i kapitalizacji aktywów niematerialnych w ogóle, a generowanie wiedzy przynosi efekt przeciwny do zamierzonego. To, co teraz powiedziałem, jest po prostu okrutne, ale prawdziwe. I można, a nawet trzeba to zmienić. Mamy już bowiem dziś do czynienia z całą infrastrukturą wiedzy. Należy tylko myśleć w kategoriach wzajemnych połączeń i interoperacyjności. Nacisk należy kłaść na osąd, zdolności poznawcze, elastyczność poznawczą oraz tolerancję niejednoznaczności. Przewaga strategiczna nie polega bowiem na koncentracji faktów i liczb, ale na komplementarności i jednostkowości umysłów interpretujących te dane. I w ten sposób powszechne zdolności nadawania sensu mają większe znaczenie niż elektroniczne autostrady informacyjne. Kolejne banalne dziś stwierdzenie brzmi następująco. Informacja kiedyś była źródłem władzy, a dziś jest źródłem zamieszania. Cóż, mamy do czynienia z nadmiarem informacji. Ale z tym stanem wiąże się również problem słabego zintegrowania danych i informacji oraz zagubienia ich gdzieś w systemie. Źródła tych niepowodzeń leżą w utrzymującym się myleniu wiedzy, informacji i danych, w ukierunkowaniu edukacji na kumulowanie bazy wiedzy w porównaniu z ciągłym ulepszaniem różnorodności i elastyczności nabywania wiedzy oraz w niepowodzeniach, głównie naukowców, w zakresie integracji w nowych formach i celach organizacyjnych, w postępie społecznego poznania i kolektywnego uczenia się. I aż głupio powiedzieć, ale ma znaczenie również umiejętność postrzegania związku przyczynowego i zdolność dołączenia dot to dot, kropka do kropki. A o tym opowiem Ci na przykładzie sprawy Perrier. 3 lipca 1989 roku Perrier i Pepsi negocjują utworzenie spółki Joint Venture, w której Perrier miałaby posiadać 65% udziałów. Negocjacje zostają przerwane 16 lipca, a w sierpniu 1989 roku Perrier sprzedaje swoją spółkę zależną Société Parisienne de Boissons Gazeuses, która dystrybuuje Pepsi we Francji, swojemu głównemu konkurentowi Coca-Coli. Ten konkurencyjny ruch jest postrzegany jako odwet. I w listopadzie 1989 roku Pepsi potępia słabe wyniki firmy Perrier w zarządzaniu licencją, ogłaszając zakłócenie wszystkich ustaleń umownych na grudzień 1990 roku. A następnie pozywa Perrier do sądu w dniu 8 listopada 1990 roku. Dzień później Pepsi ogłasza, że byłoby ostatecznie zainteresowana przejęciem działalności Perrier w zakresie napojów bezalkoholowych, jeśli cena akcji byłaby bardziej atrakcyjna, czyli niższa. Przy okazji, w tym czasie akcje Coca-Coli osiągają historyczną cenę $72. Co może się stać w takiej chwili?
inaczej. Jak będzie wyglądał atak w biznesowej wojnie informacyjnej? Faza pierwsza. Otóż 19 stycznia 1990 roku laboratorium Karoliny Północnej odkrywa ślady benzenu w próbkach wody mineralnej Perrier. Eksperci podejrzewają, że informacje o tym zostały upublicznione przez tak zwanego kreta w zakładzie produkcyjnym Perrier w Vergès. Zaś pomiędzy wynikami testu a pobliską lokalizacją fabryki Coca-Coli może powstać ów związek przyczynowy. Ja powiedziałem powstać, aby podkreślić ten element wojny informacyjnej. Jak wobec tego zrobiono ten związek przyczynowy? Otóż kierownik laboratorium miał biedulka słabą pamięć. Nie pamiętał bowiem, czy sprzęt testowy został dokładnie wyczyszczony przed badaniem i uwaga... Cały dotychczasowy sprzęt testowy został łaskawie zastąpiony nowym przez Coca-Colę sponsorującą laboratorium. Mimo tego 2 lutego 1990 roku amerykańska agencja do spraw żywności i leków ostrzega Perrier, że woda mineralna rozprowadzana w Stanach Zjednoczonych zawiera benzen. Powiedzmy sobie jasno, w tym czasie Perrier jest potencjalnym celem przejęcia. Wydawałoby się, że przez Pepsi, nie? Ale i Nestle wykonało kilka agresywnych ruchów na rynku europejskim. W szczególności udało się nawiązać współpracę na wyłączność z Walt Disney Europe, a to tradycyjne terytorium Coca-Coli. 5 lutego 1990 roku Agencja do Spraw Żywności i Leków potwierdza obecność benzenu w wodzie mineralnej Perrier, a 10 lutego Perrier jest zmuszony to przyznać. Ale reaguje bardzo szybko, ogłaszając, że wszystkie butelki zostaną wycofane z rynku. Efekt? 12 lutego akcje Perrier tracą 14%. Suntory, japoński dystrybutor marki, zapowiada wycofanie z rynku japońskiego 10 tysięcy pudełek na butelki. 14 lutego władze niemieckie zabraniają sprzedaży wody mineralnej Perrier na swoich rynkach. Francuska Komisja do Spraw Operacji Giełdowych, COB, ogłasza dochodzenie w sprawie podejrzanych ruchów magazynowych, które miały miejsce 9 lutego. Ogółem zostaje wstrzymana sprzedaż w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii, Niemczech, Szwajcarii, Danii i Hongkongu. Teoretycznie ta wojna informacyjna mogła zakończyć się tym ostatnim wydarzeniem. Jednakże Perrier posiadał 25% amerykańskiego rynku wód gazowanych z roczną sprzedażą 500 milionów dolarów i zareagował z wielką zręcznością w obliczu takiej destabilizującej informacji. Obserwatorzy rynków finansowych szybko uzyskali zapewnienie o czystości naturalnego źródła wody, a ludzki błąd został całkowicie wyjaśniony dzięki rozpowszechnieniu na całym świecie dokładnej informacji zwrotnej. Efekt? Władze sanitarne ogłaszają wyniki badań naukowych, stwierdzając, że codzienne spożywanie pół litra wody Perrier przez 30 lat nie zwiększa ryzyka zachorowania na raka i akcje Perrier zyskują 6,3% na giełdzie w Paryżu. Perrier wygrywa, to jednak nie koniec. Faza druga. 20 lutego 1990 roku 36-letnia Atenka występuje z żądaniem do Perrier o 7,5 miliona franków za szkody spowodowane eksplozją butelki, która rzekomo doprowadziła ją do utraty oka. Uważaj, wszelkie dowody wskazują na to, że incydent ten miał miejsce 4 lata wcześniej, 25 sierpnia 1986 roku. I okazuje się, że na świecie toczy się kilka podobnych spraw sądowych. Prawnik z Bridgeport broni panią Walsing. 8 podobnych przypadków pozwów zbiorowych pojawia się w Connecticut i Pensylwanii. Tego Perrier już nie uniósł. I ostatecznie w 1992 roku został przejęty przez Nestle. Jakie wyciągamy wnioski z tej wojny informacyjnej w biznesie? Po pierwsze, duża skala informacji destabilizujących wcale nie musi prowadzić do znacznych strat. Drugie, skuteczne działania w wojnie informacyjnej na dużą skalę obejmują porozumienia międzyorganizacyjne i zbiorowe manipulacje ogólnoświatową infrastrukturą informacyjną, środki masowego przekazu, instytucje naukowe, grupy klientów i tym podobne. I po trzecie, zdolność do szybkiego nadawania sensu, to jest generowania wiedzy, jest znacznie lepsza, skuteczniejsza w zwalczaniu działań wojny informacyjnej niż systematyczne gromadzenie i kompilacja informacji pochodzących z uszkodzonej
czyli skażonej infrastruktury informacyjnej. Szwedzkie CI. W 1977 roku dr Stefan Dedier rozpoczął kurs wywiadu gospodarczego na Uniwersytecie w Lund, kształcąc i szkoląc wielu absolwentów, którzy później stali się odpowiedzialnymi za wywiad gospodarczy w takich grupach jak Skandia, Volvo czy Ericsson. Ta ostatnia firma zorganizowała również grupę strategiczną z Uniwersytetem w Karlstadt, a jej uczestnicy brali udział w seminariach szwedzkiego Ministerstwa Obrony w 1992 roku na temat zastosowania C4I2 w rozwoju strategicznym. I tylko gwoli wyjaśnienia, C4I2 to akronim słów Command, Control, Communication, Computers, Information Systems and Intelligence, czyli dowodzenie, kontrola, komunikacja, komputery, informatyka, systemy informacji i wywiad. Inna szwedzka grupa strategiczna skupiła liderów gospodarczych, społecznych, politycznych i wojskowych. I w Szwecji rozpoczęto budowę społeczności wywiadu gospodarczego już w roku 1991. Pierwotnie nazwana BISNES, od Business Intelligence and Security Network of Sweden. Na podstawie pomysłu doktora Dediera sieć przyjęła bardziej dyskretną strategię, zapraszając na duże sesje podsumowujące myślicieli wywiadu gospodarczego i liderów światowych. Dziś o Szwecji jest cicho, lecz zajmuje ona jedno z pierwszych miejsc w usystematyzowanych działaniach wywiadowczych w dużych firmach w Europie. Jakie cechy wyróżniają szwedzki wywiad gospodarczy? Za chwilę wyjaśnię, jak ten zwrot jest przez samych Szwedów rozumiany. Po pierwsze, szwedzka infrastruktura wiedzy nie szuka rozgłosu. Materiały z pierwszej otwartej konferencji na temat szwedzkiego wywiadu gospodarczego w skali całego kraju nie zostały przetłumaczone i nie są dostępne w żadnym serwerze www. To nie jest przypadek, gdyż Szwecja wykazuje jeden z najwyższych wskaźników informacji elektronicznej i telekomunikacyjnej na świecie. Mało tego, Szwecja twierdzi, że jest w tyle z programem wojny informacyjnej i wojny wiedzy, a jednocześnie młodzi Szwedzi mogą odbywać służbę wojskową w zakresie działalności wywiadu gospodarczego. Po drugie, szwedzki eksperyment oparty jest na szwedzkiej kulturze, a wymiana informacji to od dawna praktyka kulturalna wśród Szwedów emigrantów. Nacisk kładzie się na kulturę dzielenia się wiedzą, a nie na tworzenie wyspecjalizowanych organów administracyjnych. I w końcu po trzecie, rdzeń szwedzkiej infrastruktury wiedzy nie jest oparty na sprzęcie, ale jest wspólnotą praktyki i tworzenia sensu. Nieformalna sieć BISNES spotykała się regularnie, a tworzenie sensu było procesem wspólnotowym i odbywało się twarzą w twarz. I tak dzieje się do dnia dzisiejszego. Zaś ogromne zapotrzebowanie na dane wywiadowcze ze strony dużych, transnarodowych firm, przedsiębiorstw państwowych, organizacji miejskich, małych firm rozpoczynających działalność i organizacji non-profit doprowadziło do pojawienia się wywiadowczych firm konsultingowych, firm szkoleniowych z wywiadu, a także dostawców treści w formie firm badawczych w stylu omówionej z którymś z poprzednich podcastów amerykańskiej RAND, czy też firm, które specjalizują się obrotem informacją, jak na przykład omówione dzisiaj Indigo i EIU. Wiele firm, które okrzyknięto fundamentem gospodarczego sukcesu Szwecji, zaczęło od uczenia się od innych. Wiele szwedzkich wynalazków było w rzeczywistości jedynie udoskonaleniem produktów, które zaobserwowano podczas zagranicznych podróży. Kluczowym wnioskiem z tego historycznego rozwoju było to, że uczenie się od innych firm i innych krajów przynosi ogromne korzyści. Departament Statystyczny. Rodzina Wallenbergów była najpotężniejszą szwedzką rodziną biznesową w XIX i XX wieku.
Jednocześnie była ona wczesnym użytkownikiem wywiadu finansowego i jedną z pierwszych organizacji, które sformalizowały funkcję wywiadowczą już w 1903 roku. Wtedy bowiem utworzono departament w Enskilda Bank. Sam Wallenberg bardzo uważał, aby departament nie wskazywał na swoją funkcję i nazwał go departamentem statystycznym. Kluczowym zadaniem było jednak dostarczanie informacji na temat obecnych i potencjalnych klientów banku. To był bardzo udany eksperyment. Szwecja jest małym krajem, posiada jednak wiele organizacji o zasięgu globalnym. Innowacje i ekspansywne plany strategiczne wspierane przez wywiad i szybkie uczenie się były dwoma kamieniami węgielnymi tego rozwoju. Ostatnie kilkadziesiąt lat przyniosło ogromny wzrost zainteresowania wywiadem jako tematem, zarówno ze strony rządowej, jak i stowarzyszeń, uniwersytetów oraz firm i organizacji, które dostrzegły większe zapotrzebowanie na wywiad gospodarczy. Doprowadziło to do powstania dojrzałego i konkurencyjnego przemysłu, branży wywiadu gospodarczego w porównaniu z innymi krajami europejskimi. To było nie tylko coś, co można było zaobserwować w środowisku biznesowym. Duże zainteresowanie wywiadem wyraziły firmy rządowe, organizacje non-profit, takie jak Szwedzki Czerwony Krzyż, Fundacja Save the Children i Kościół Szwecji. A siłą napędową szwedzkiego wywiadu był wspomniany już przeze mnie dr Stefan de Dier. Dziadek wywiadu. Stefan de Dier posiadał licencjat z fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Princeton oraz doktorat honoris causa z Uniwersytetu w Lund. Był założycielem i dyrektorem Instytutu Polityki Badawczej na Uniwersytecie w Lund w Szwecji, gdzie prowadził również kursy wywiadu i bezpieczeństwa. Ponadto był członkiem Instytutu Zaawansowanych Studiów Nauk Społecznych w Palo Alto w Kalifornii oraz konsultantem wielu korporacji, rządów i organów międzynarodowych. Jest autorem ponad 150 artykułów i raportów z dziedziny Intelligence and Security oraz Science and Technology Policy. W środowisku wywiadowczym świata zachodniego był znany i szanowany. Już w połowie lat 70. w Szkole Ekonomii i Zarządzania na Uniwersytecie w Lund Stefan de Dier zaczął prowadzić seminaria dotyczące wywiadu gospodarczego. W latach 80. seminaria te przekształciły się w regularne kursy licencjackie, co uczyniło ten uniwersytet wiodącym europejskim uniwersytetem w dziedzinie wywiadu gospodarczego. Nie był oczywiście jedyną osobą promującą wywiad w biznesie, ale był prekursorem w Szwecji. Zmarł w 2004 roku w swoim domu w Dubrowniku w Chorwacji w wieku 93 lat, zaledwie 10 dni przed swoimi 94 urodzinami. Aha, urodził się w Sarajewie. W czasie II wojny światowej walczył jako amerykański spadochroniarz w 101 Dywizji Powietrzno-Desantowej. Został również zwerbowany do współpracy przez poprzedniczkę CIA, czyli OSS, Biuro Służb Strategicznych, i przez jakiś czas pracował w okupowanej Jugosławii. OSS zwolniło go jednak, gdyż uznało, że jest szpiegiem Kominternu wysłanym w latach 30. do USA w charakterze dziennikarza. Po wojnie pracował w Jugosławii, zaś dopiero w 1961 roku dostał pozwolenie na jej opuszczenie i już od 1962 roku żył w Szwecji. Jego przyjaciel, legendarny szef CIA William Colby, nazwał go dziadkiem wywiadu gospodarczego. Terminologia. Nadszedł czas, abym wyjaśnił Ci terminologię szwedzkiego wywiadu w biznesie. Najczęściej używane szwedzkie słowa określające wywiad to omvärldsbevakning, czyli monitorowanie środowiska, oraz omvärldsanalys, czyli analiza środowiska. Każda operacja wywiadowcza musi obejmować zarówno analizę, jak i monitoring środowiska. Owo skanowanie środowiskowe wymagane jest, aby organizacje mogły znaleźć i uzyskać informacje i wiedzę o świecie zewnętrznym. Analiza środowiskowa jest również konieczna, ponieważ umieszcza zdobytą wiedzę w kontekście w celu określenia wpływu i wniosku. I teraz uważaj,
Te dwa szwedzkie słowa są również semantycznie dostępne dla organizacji niebiznesowych, podczas gdy terminy wywiad gospodarczy i wywiad konkurencyjny nie są często używane, a nawet bywają nierozumiane. W latach 90. szwedzka branża wywiadowcza przechodziła okres gwałtownego rozwoju i dziś, pomimo kryzysów, branża ta jest nadal bardzo konkurencyjna. Edukację i szkolenia wywiadowcze oferuje kilka uniwersytetów, a także firmy prywatne i instytucje rządowe. Zaś wraz z rozwojem wywiadu gospodarczego na uniwersytetach, również sektor prywatny odczuł potrzebę lepszego poznania tego tematu i tak właśnie powstał ów biznes. Przypominam, Business Intelligence and Strategy Network Scandinavia. Pierwsza sieć wywiadowcza w Szwecji, która organizowała konferencje, seminaria, szkolenia i warsztaty na temat biznesu. Business założył również szwedzkie Centrum Wywiadu, które było placówką rozwijającą narzędzia i zasoby wywiadu prywatnego. Zaś nawiązywanie współpracy między szwedzkim biznesem a wywiadem wojskowym stało się możliwe dzięki pracy Matsa Björe, który odniósł na tym polu duże sukcesy w szwedzkim wojsku, a później został wyznaczony przez McKinsey'a na szefa skandynawskiego zespołu do spraw badań informacji. Dwa obszary, które cieszą się w Szwecji szczególnym zainteresowaniem, to analizy trendów i analizy scenariuszowe. To akurat nie dziwi i myślę, że moi kursanci doskonale wiedzą dlaczego. Nadmienię jeszcze, że małe i średnie przedsiębiorstwa, tak zwane misie, z powodów praktycznych i opartych na niewielkich zasobach własnych, nie pracowały z wywiadem gospodarczym w taki sam systematyczny sposób jak ten praktykowany przez szwedzkie koncerny transnarodowe. Zamiast wdrażać funkcje wywiadowcze, skupiono się w tych firmach na poprawie spontanicznego monitorowania środowiska. I na dziś byłoby to na tyle. Ja opowiadam Ci o tym wszystkim, gdyż po prostu znam się na tym. Sam byłem oficerem polskich służb specjalnych, a obecnie szkolę profesjonalistów wywiadu i bezpieczeństwa biznesu CSI, czyli Corporate Security Intelligence. I na tych kursach szkolę m.in. kadry wywiadowcze i analityczne dla biznesu. A praca służb i ich agentur nie zmienia się z upływem lat. W przeciwieństwie do cały czas ulepszanej technologii. Jeśli słuchasz tego podcastu, to już o tym wiesz. Jeśli masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, to zapraszam Cię na dalsze audycje. A jeśli ich nie masz, to zapraszam Cię tym bardziej. A ten odcinek zakończę. Jeśli zaś chcesz skontaktować się ze mną, to pisz na adres kontakt@szpiegul.pl. Do usłyszenia. Piotr Herman, szpiegul.pl, OSS, Okiem Służb Specjalnych. Cześć!